dnia 16 grudnia w Wyszycy Kłodzkiej po raz pierwszy odbył się jarmark adwentowy na rynku na Placu Wolności, który został przeniesiony z Długopola Zdrój. W Wyszycy Kłodzkiej otworzyć jarmark adwentowy. Zanim przedstawię Państwu naszych szacownych gości, pozwólcie, że dlaczego jarmark, zapraszamy Panie Pośle, dlaczego jarmark adwentowy w Wyszycy Kłodzkiej? Ja z tego miejsca chciałabym bardzo serdecznie podziękować Panu Prezesowi Uzdrowiska Lądek Długopole, Panu Zbigniewowi Petrowiczowi i lekarzowi naczelnemu Pani Oli Sędziak, bo tak naprawdę ta cała inicjatywa wyszła od nich i przez parę lat jarmark adwentowy odbywał się w Długopolu Zdroju. Dzisiaj po rewitalizacji części staromiejskiej, częściowej rewitalizacji, przenosimy go do Bystrzycy Kłodzkiej. Także chciałabym tym dwóm osobom szczególnie podziękować za taką inicjatywę i to, że dzisiaj jarmark może być tutaj w Bystrzycy Kłodzkiej. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Kochani, jesteśmy... Przed chwilą nasze zespoły ludowe, śpiewacze, wprowadziły nas w nastrój już praktycznie przedświąteczny. Jak zawsze są niezawodne, dlatego bardzo serdecznie dziękuję i zespołowi Jarzebina z Wyszczycy Kłodzkiej, i Wilczanie z Wilkanowa, i Jakodzie ze Starej i Nowej Wyszczycy, i Waliszowianom z Nowego Waliszowa, i Ternawiczankom ze Starego Waliszowa, i Łomniczankom ze Starej i Nowej Łomnicy. Także, kochani, czy o którymś zapomniałam? Chyba nie. Cyraneczki jeszcze tak z Gorzanowa. Tak, kochani, dziękuję Wam wszystkim, bo tak jak powiedziałam, na Was zawsze również można liczyć. I za to z całego serca dziękuję. Teraz
trochę. Co tutaj jeszcze jest? Choinki prześliczne. Kwaśnicę zapraszam do degustacji. Kwaśnica do degustacji. Proszę Państwa, zapraszamy na Darzynki Wojtyły. I tutaj też jest stoisko z pysznymi ciastami. I tutaj stoi Wilkanów. Tutaj jest koło emerytów z Wilkanowa. Pani Zosia Łabuda tam sobie siedzi i grzeje nogi w miednicy z gorącą wodą. Ale nie jest tak źle. Proszę Państwa, mogłoby być tak, że na przykład byłoby 30 stopni minus jak grozi. Co byśmy wtedy powiedzieli? Nic byśmy nie powiedzieli, bo byśmy nie dali rady otworzyć. Tak są tutaj, jakieś tutaj piękne rzeczy są. Czy ktoś, kto jest na tym planie, byłby widział, co znajduje się na stoisku pani Henryki Marcinkiewicz, na tej twórczyni arcydzieł, pięknych, artystycznych cudzieli. Zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie do pani Henryki. A my? Pani Janeczko, proszę powiedzieć nam, skąd pani jest? Z tego pola. A z którego? Górnego. A właśnie, a Długopole Górne to jest miejscowość, z którą ja jestem od dawna zaprzyjaźniona. Mam tam przyjaciół swoich, którzy mieszkają tam od dawien dawna. Nawet byłam wychowawczynią jednego z panów, który tam mieszka. I dlatego tutaj zapraszamy bardzo serdecznie na stoisko Chemia z Niemiec i z Anglii. Dobra jakość, dobra cena. I zapraszamy, bo będzie można sobie dzięki tym preparatom. Proszę Państwa, nie wiem, czy słyszeliście nowinę. Jak to ja? Dzieciątko się kiedy bądź narodzi. A gdzie mamy pójść? Do stajenki, żeby je zobaczyć. Dlaczego to w czasie Bożego Narodzenia tak w nocy dnieje?